Jest rok 1453. Ostatni cesarz bizantyjski, leżąc krzyżem, modli się do Boga. Wierzy, że w ostatecznym akcie łaski Bóg uratuje jego miasto przed niewiernymi. Konstantynopol upada, a Konstantyn XI, upadając razem z nim, umiera na murach miasta. Europa zamarza z przerażenia. Wieści o upadku Bizancjum piorunują kontynent. Lud rzymski wybiega na ulice, domaga się krucjaty, jednak chrześcijaństwo jest już w defensywie. Tysiącletnia historia Bizancjum dobiega końca. Największy azjatycki bastion Jezusa staje się częścią islamu, a wojsko dokonuje rzezi. Mehmed II, okrzyknięty zdobywcą, zaraz po zdobyciu miasta czyni je swoją stolicą. Przez kolejne dekady państwo po państwie Osmanowie zniewalają dwory, niosąc na mieczach misję szerzenia wiary mohametowej. W 1453 pożerają Serbię, dwa lata później Moreę, upada Trapezunt, znikają resztki Bizancjum, a wraz z nimi ostatni pretendenci do tronu greckiego, jeden po drugim skutecznie likwidowani przez armie osmańskie. Czysty strach ogarnia Bałkany. Rozpaczliwa walka nic nie daje, opór ulega. Gospodar wołoski przegrywa, a Wołoszczyzna jest zniewolona. Osmanowie zajmują Bośnię, jednak na swej drodze spotykają zagony madziarskie. Dumne królestwo nie przepuszcza pożogi. Armie innowierców skręcają, Wenecja jest zagrożona. Włosi wyraźnie pamiętają oblężenie Salonik. Pamiętają, co stało się z Konstantynopolem. Trwają zmagania, a wojna zapoczątkowuje dla Wenecji serię kolejnych konfliktów, które wszystkie na przestrzeni 200 lat przegra, ustępując pola zyskom handlowym. Osmanowie zajmują Albanię, a wraz z ich przybyciem w państwie osiada populacja muzułmanów, która stopniowo dominując kraj stworzy Albanię, którą znamy w dniu dzisiejszym. Osmanie przekraczają Morze Czarne, pokłania się Hanat Krymski, planują wziąć Egipt, chcą sięgnąć wybrzeży Italii. Nic nie może ich zatrzymać. Turcy zajmują Otranto, są już we Włoszech. Mieczem nawracają na islam, jednak mieszkańcy nie porzucają wiary, giną i kilkaset lat później zostają męczennikami. Islam zalewa Europę. Celem jest Rzym. Armie islamskie świętują, będą łupić wieczne miasto, a papieża utopią w Tybrze. Niezależnie od potęgi, niezależnie od zdolności, śmierć przyjdzie po każdego, w tym także po ciebie. Mehmed II, zdobywca, umiera, a na jego grobie zostaje wyryte epitafium. Zamierzałem podbić Rodos i podporządkować Italię. To epitafium staje się jego testamentem. Wojny Mehmeta przynoszą zdobycze, lecz wojsko wymaga pieniędzy, których zaczyna brakować. Następne lata tworzą niedobór, a pochód wojsk zostaje spowolniony. Jednak sułtanem zostaje człowiek, którego potomni nazywają groźnym. Jego czyny sieją zwątpienie w człowieczeństwo. Wsie i miasta pokładają się trupem, a osmańskie panowanie dosięga wybrzeży trzech mórz, obejmując Armenię, zachodni Kurdystan i północną Mezopotamię. Selim zaraz po objęciu tronu zabija najbliższych krewnych, potencjalnych pretendentów, nie tylko unicestwiając swoich braci, ale również synów, z wyjątkiem jednego, Sulejmana. Sultan zwraca oczy na wschód i przyłącza kolejno Syrię, Liban, Palestynę, Egipt i niszczy sułtanat Mameluków, sprowadzając do Stambułu ostatniego potomka Abbasydów. Jego podboje rozszerzają terytorium ponad dwukrotnie i rozciągają panowanie Osmanów na święte miasta Mekkę, Medynę i Jerozolimę. Selim Groźny wraz ze swoją śmiercią pozostawia Imperium Sulejmanowi, za którego panowania Turcja Osmańska osiągnie szczyt rozkwitu i stanie się najpotężniejszym imperium islamskim w historii. Jednak o tym w następnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii w 5 minut. Materiały, które wykorzystujemy przy tworzeniu naszego programu, to materiały autorskie oraz pochodzące z domeny publicznej. Scenariusze bazujemy na źródłach historycznych renomowanych historyków polskich oraz zagranicznych. Jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście lepiej poznać, kontaktujcie się i podsyłajcie swoje pomysły, a my postaramy się je zrealizować.